Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Wiecie co? Pierwszy raz widzę ciężarówkę w Forzie. Nie wiem, czy kiedyś wcześniej była gdzieś tutaj. Nie zwracałem na to uwagi, no ale jest! Przeważnie to były jakieś rury sportowe, ewentualnie jakieś trafiki, takie jak ten tutaj. Ale ciężarówki to nie widziałem. Ogólnie mam nadzieję, że miło spędzicie czas przy tym filmie, że nie wiem, że będzie wam się miło oglądało. Jeśli tak, to zostawcie łapki w górę. Dobrze, to co, jedziemy się przejechać trochę. W poprzednim odcinku robiłem Hondę S2000. No i bardzo fajnie mi się nią teraz jeździ. Powiem wam szczerze, chciałbym nią trochę się pościgać online, bo widzę, że naprawdę daje radę. I fajnie sobie dostosowałem te biegi moim zdaniem. Ale się fajnie zachowuje teraz, naprawdę. Nie chciałbym ją przetestować w takich realnych warunkach. A może byśmy w sumie porobili nią mistrzostwo. Dawno mistrzostw nie robiłem, w poprzednim odcinku ścigałem się z widzami. Może teraz właśnie sobie porobię te mistrzostwa. Ktoś tutaj do mnie pisze, pewnie chce grać. No ale teraz chciałbym przetestować Forzę w tych... S2000 w tych... na tych mistrzostwach. Gdzie te mistrzostwa ja teraz mam? Muszę tu kontynuować chyba wycieczkę. Ojej, nie mogę tego dojrzeć. Tutaj nie. Festiwal, ale to nie jest to. Moment. Czy ja już całą grę? Niemożliwe. Tutaj jest, ale się ukryło. Ojej. Musimy się tu przeteleportować. No jestem ciekawy, jak ta Honda sobie poradzi właśnie w takich warunkach. Chociaż z drugiej strony Honda... Miałem jeszcze sprawdzić jeszcze jedną Hondę. Honda NSX, o którą pytaliście często. No a w sumie Honda S2000 to jest samochód, który uwielbiam z wyglądu, jest to piękne auto. Zmieniłbym może to troszeczkę malowanie z przodu i ogólnie wygląda fajnie, tylko z tyłu to jakieś takie dziwne paski są. Obiecałem wam, że przetestujemy sobie Honda NSX. W komentarzach była taka dyskusja. No i w sumie przydałoby się kupić, nie wiem, chyba nawet ją mam, kiedyś tam wylosowałem albo coś, sprawdźmy. Wydaje mi się, że kiedyś, o, jest jakaś Honda, no to, nie, Civic Type R. No to nie, to w takim razie nie kupiłem, to trzeba kupić, no to nie jest na pewno jakiś tam duży wydatek, a sprawdzimy ją sobie. Na pewno tunik będzie tam trochę trwał, bo dostosowanie tych samochodów, no trochę w moim przypadku trwa, ale myślę, że użyjemy tego tunigowania automatycznego i ewentualnie później coś tam dodamy albo odejmiemy. Jezu, ile tych aut jest w ogóle w tej grze, nie wiadomo na co się zdecydować. Najlepiej to by kupić wszystko po kolei i posprawdzać. Patrzcie na Chevroleta ZR1. Ja pierdziu. To jest fajna fura i to jest... nie można jej obejrzeć dookoła. To jest klasyk. Podejrzewam, że ciężko byłoby nim jechać. No ale już dobra. Może w następnym odcinku. Ja, Stingrajka, ale piękna. Wow. Nie, dobra, idziemy do tej Hondy. Wszystko tu przykuwa moją uwagę. Każdy z tych samochodów. To jest coś wspaniałego. Wow. Niektóre są z dodatków, ja tych dodatków nie kupuję i chyba raczej nie będę kupował, bo samochodów, które są bez tych dodatków jest tyle i to, że można się bawić praktycznie bez końca, tak? Nie potrzebuję nic tu jakby kupować. Dobra, chodźmy dalej. Ford, jest Honda. Honda. Tu mieliśmy z szybkich i wściekłych, ale to jest dodatek. Tu mamy Type R, tu mamy S2000, którą mam. A, co to jest? Dobra, idziemy dalej. Gdzie jest Honda NSX? Ło, nie ma tu Honda NSX? Mi się wydawało, że była. To jest dziwne. Myślałem, że tu na stole może to nie ta gra, bo myliły mi się gry. Ale fajny Jaguar. Fajnie wygląda, co? No nic, to w takim razie musimy wybrać inny samochód. No to bierzemy korwetkę! Ej, ale myślałem, że na 100% będzie Honda NSX. A, to nie fajnie. Dobra, trudno. A, bierzemy korwetkę, myk. Ona tam niewiele chyba kosztuje, kupimy sobie i będę ją przerabiał. To jest klasyk.
Ja z klasykami nie mam zbyt dobrych przeżyć. Przeważnie prowadziły się okropnie, nawet po tuningu, nieważne co bym z nimi zrobił. No ale zobaczymy. Wow, to malowanie miażdży. Ktoś fajnie je przemyślał. Podoba mi się. A zobaczmy jeszcze coś innego. Wow. Zawsze wybieram te malowania graczy. Są świetne. Niektóre, nie wszystkie, ale w większości są naprawdę bardzo fajne. Dobrze, tutaj tak, mam dylemat między tym malowaniem a tym. Chyba wybiorę czerwone. Podoba mi się. Będzie fajnie widać kształty samochodu niż na takim ciemnym. 76 tysięcy kredytu. To jest wow, dziecięcy rozmiar. Bierzemy oczywiście. No i to, że kupiliśmy, to jest jedno, ale teraz dostosować ten samochód. Podejrzewam, że będzie ciężko. No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Dawaj, ziomek. Zapisuje się, Boże, ta konsola. Masakra. Nie. Wyjdziemy sobie i pójdziemy do warsztatu. Tylko nie mówcie, że wyjdzie od razu do gry dowolnej. No nie, dobra. Idziemy do warsztatu. Chociaż, kurczę, no. Wejdź, naprawimy twój wóz. Może powinniśmy się nim troszeczkę przejechać, żeby wyczuć go, jak on jeździ na stoku. O Jezu, jeszcze deszcz. Ja pierciu. Wow, ale fajne zegary. No teraz tak naprawdę górę zobaczymy, bo jest ciemno. Ale te światełka. Patrzcie, jak się fajnie świecą. Wow. Te reflektory z przodu. Szkoda, że nie możemy włączyć długich światów, żeby zaświecić te dwa. O, ale bosko wygląda ten samochód z tyłu, naprawdę. Jak drifci. O, a teraz się dopiero światła włączyły. A miałem już wcześniej włączone. Ojojoj. Ja bym mógł trochę pogrzeszyć na tą konsolę Xbox, wiecie? Ale nie będę. Nie będę, bo jednak dostarcza fajne rozrywki przy Forzie Horizon. Dobra, nieważne. A, właśnie. W poprzednim odcinku jedna osoba ze mną wygrała. Pamiętacie ten pojedynek Honda S2000 kontra Aston Martin? Okazało się, że ten Aston Martin ma napęd na 4 koła. Był tak zrobiony, więc... No nie wiem. No, jak ja bym miał w Hondzie napęd na 4 koła, też bym sobie lepiej poradził. Ulepszenia. O, automatyczne i zróbmy może samochód, nawet do S1 można go podnieść. No, mam dylemat troszeczkę, do jakiej klasy go zrobić, naprawdę. Czy do A, czy do B, bo S1 nawet nie rozważam. Ten samochód podejrzewam, że będzie się dramatycznie zachowywał. Weźmy klasę B, by się dramatycznie zachowywał w tej klasie A, S1. W klasie B myślę, że będzie w porządku, nie będzie tak super dużo mocy, ale jednak wystarczająco, żeby się fajnie pościgać z kimś tam. Dobra, ulepszenia, myślę, że zobaczymy, co tutaj mamy. Na pewno, jak to zwykle bywa, nie mamy zainstalowanego tutaj, jeśli chodzi o sprzęgło, skrzynię biegów. Tak, mamy niezbyt dobre te części, no ale nie będziemy tutaj maksować tego auta. Zobaczcie, jak ten wóz wygląda. Pięknie. Bardzo fajnie wygląda ten lakier. To jest taki metalizujący chyba, albo coś w tym rodzaju. Dyferencjał zainstalujemy sobie. A zobaczmy, tutaj oponki. O, jakieś tam. Tak, zobaczmy, jakie tu mamy spoilery dostępne. Taka ławka, nie lubię tego w tych samochodach, wiecie. Często właśnie do muscle carów są takie ławki. To są oczywiście dokładki, spoilery przednie. Nie podobają mi się, ale już takie coś wygląda spoko. Już ładniej pasuje do tego samochodu. Co tu jeszcze, co tu jest? Zderzak tylny. Aha, możemy te... Wow. Podoba mi się. Trochę się zmniejszy waga samochodu, ale zobaczcie, jakie tu mamy fajne wydechy. Nice. Okej. Okay. Wow, a co to jest? Oh shit. To my możemy z tego dragstera zrobić. Wiecie co, ta maska seryjna bardzo mi się podoba. Nie chciałbym takiego komina tutaj instalować. Jeśli to byłaby klasa S1, to może by to pasowało. W tym wypadku zostawię sobie seryjną maskę. Bardzo, bardzo podoba mi się kształt tego samochodu i nie chciałbym go psuć właśnie takim ulepszeniem. Jest to niepotrzebne. Możemy wymienić silnik, aż dwie opcje mamy. 7-litrowa V8 albo 6-litrowa V8.
dla obu tych silników charakterystyka jest inna i okazuje się, że staty strasznie nam podskoczą. Możemy zrobić napęd AWD, ale oczywiście tego nie będziemy robić. Też mamy dużo opcji przeróbek mamy w tym aucie. I zobaczcie, że różna charakterystyka jest dla różnych sprężarek, prawda? Okej. Okay. To mamy. Ja bym sprawdził jeszcze... To już patrzyliśmy. Moment. A czemu tu nie mamy... A jest, dobra, o to mi chodziło. Okej. Okay. Zawieszenie. Jeszcze moglibyśmy to zawieszenie zainstalować. Zobaczmy stabilizatory. Mamy zainstalowane jakieś, więc będziemy mogli tutaj coś porobić. No i odciążenie też mamy tu zrobione. To dziwne, tak patrzę na samochód i podczas instalowania tych różnych opcji wydaje mi się, że karoseria leciutko się unosi nad kołami. Spoko. Czyli że amortyzatory mają wtedy mniejszy opór. Tutaj trochę, oj, dużo części do mocy mam zainstalowane. Ja to niespecjalnie to lubię. Bo jak jest za dużo mocy, to ciężko później ten samochód opanować. Zainstalujmy sobie chociaż lepsze zawieszenie, jeśli się da. No to da się na pewno. O proszę, na przykład można zainstalować lepsze hamulce. Niewiele nam to da do statystyk. Nie, zobaczcie, coś tam robi. Najbardziej podwyższa statystyki odciążenie samochodu, bo wtedy możemy zaoszczędzić na wkładaniu nowych części do ulepszeń silnika na przykład. No bo wiadomo, że im lżejszy samochód, tym szybszy. Dobra, pojeździmy nim troszeczkę. Przestał padać deszcz, ale dalej jest noc. Okej. Okay. Postaram się jakoś go wyczuć. Przejdźmy tu na asfalt. Niektóre to jest tak, niektóre samochody, te muscle cary, są skrajnie niestabilne, ciężko je opanować. Ale niektóre, na przykład Corvetta, jedna taka udała mi się zrobić, która jest świetna w prowadzeniu. O, ja już czuję, że tu biegi będzie trzeba doregulować. Zobaczcie, 140 km na godzinę i trójkę jeszcze ciągniemy. Nie wiem, jaką skrzynię mamy, ilu biegową. Muscle cary ogólnie powinny mieć te biegi dosyć długie, dlatego że mają bardzo duże momenty obrotowe. Szczególnie te stare muscle cary. W tym wypadku mamy zainstalowaną na pewno jakąś skrzynię... Co to było? Ej, moment. Momentos, ja chcę mu zrobić zdjęcie. Co to? Nie to! Boże! Zdjęcie! Co to jest za samochód? Pierwszy raz go chyba widzę. Znaczy, może mu zdjęcie już kiedyś tam zrobiłem? Ale wow. Jak to fajnie wygląda. Nie chciałbym nim jeździć, podejrzewam, że jest bardzo trudny w prowadzeniu. Ale kurczę, jaki fajny. Patrzcie, mam przeszklony dach. Coś wspaniałego w takim samochodzie jeździć. I pewnie ma dach otwierany do góry. Po co ja mu zdjęcie robię, nie wiem. O czym to ja mówiłem? A, o tych biegach. No, że niby powinniśmy mieć te biegi długie. Ten samochód już i tak został tak zmodyfikowany, że powinniśmy te biegi jednak doregulować, aby samochód lepiej się zbierał, tak? Tutaj ważne jest przyspieszenie też. No, jest to klasa B. Tutaj nie potrzeba jakichś niesamowitych przyspieszeń na miarę klasy S2 albo S1. Także spokojnie. Takie przyspieszenia jak tu nam wystarczą. Ale popatrzcie na to auto, to wygląda niesamowicie. I jeszcze nam się oczka zamkną z przodu, jak będzie dzień. Ja cię nie mogę, to jest piękne auto, naprawdę. Okej, trudno. Dobrze, to zróbmy w takim razie małe przeróbki. Jeśli chodzi o prowadzenie, samochód wydaje się stabilny, to oczywiście wszystko wyjdzie podczas wyścigu. A, żeż ty w mordesz. Patrzcie, nie możemy tu biegów ustawić, bo nie mamy odpowiedniej skrzyni. Byśmy musieli zainstalować lepszą skrzynię biegów, żeby móc je wyregulować na obecną chwilę. Chociaż nie wygląda to źle. 274 km na godzinę. Może jakoś dam radę coś z tym zrobić. Dajmy jeden stopień myk. Tutaj też ze stabilizatorami nic nie zrobimy. Tłumienie. Aerodynamika też. Nie mamy żadnych spoilerów. No i dyferencjał. Tutaj zróbmy myk. Zobaczymy, co nam to da. Ach.
Trochę ubolewam nad tą skrzynią biegów. No zobaczcie, mamy skrzynię ustawioną ewidentnie na prędkość. Może udałoby się wcisnąć jakąś tą lepszą skrzynię biegów, co? Żeby można było ją, kurczę, jakoś dostroić. Bo przyspieszenie jest dramatycznie ważne w tej klasie, w jakiejkolwiek klasie, w jakichkolwiek wyścigach tutaj w Fordzie. Myślę, że powinniśmy coś tutaj zrobić z tym samochodem. Zobaczcie, że mam piątkę. Ja podejrzewam, że mamy tu 6 biegów. Tam chyba było 6 biegów nawet. No nie może tak być. Zaraz zobaczymy. Nie, musimy to sprawdzić. Ile ja mam tutaj biegów? Tak nie zwróciłem uwagi. Skrzynia biegów. Mamy 5 biegów. A, dobra, no to zwracam honor. Mamy 5 biegów. I są one rozłożone tak, żebyśmy mieli te 270 km na godzinę. Może to nie jest źle. Ja myślę, że powinniśmy sprawdzić to w wyścigach, jak będziemy się ścigać z innymi botami, czy ten samochód daje radę. Może w klasie B nie będzie tak źle. Ważne, dla mnie istotne... Wow, tam jechało Veneno i Corvette, a ładna. Dla mnie ważne było to, aby ten samochód dobrze trzymał się drogi na zakrętach, żeby specjalnie nie mielił kapcia, jak to przystało na masę kary. Okej, okay, mamy piąty bieg, 240-250 km na godzinę to jest absolutnie prędkość, która nam wystarczy do wyścigu w klasie B, spokojnie. Nie potrzeba nam nic tutaj więcej. Zastanawiam się też, jak jest ze startem, nie zwróciłem na to uwagi. Sprawdzimy, czy... Kontrola trakcji się nie świeci zbyt często, więc jeśli chodzi o trakcję w tym samochodzie, to jest bardzo dobrze. Na początku troszeczkę nam ten system pomógł, ale teraz jest w porządku. Ważne, że na drugim biegu nic się nie działo. No tutaj jest trochę za mało mocy, żebyśmy nerwali kapcia na każdym biegu. Także no, myślę, że jest w porządku, możemy powoli atakować wyścigi. Klasa B jest taka, jest to taka prosta klasa do ścigania się. I powinniśmy spróbować tym samochodzikiem się tutaj pościgać. Oj, przepraszam. Chciałem tu skręcić, tak? Masz rację, Maserati. Gran Turismo. Okej. Jeden z najlepszych kierowców. Dobra. Później go zaatakujemy. Teraz jedziemy sobie na wycieczkę. O, nie zwróciłem uwagi na felgi. Wyglądają ciekawie. Ogólnie cały ten samochód bardzo mi się podoba. Sorry, że się powtarzam, ale naprawdę, jest fajnie. Dobra, jedziemy może, czego tu nie robiliśmy, wszystko robiliśmy, tylko ile razy. Podjął decyzję. Kierujemy się do San Giovanni. Obecny samochód. Oh yeah. Pięknie. No i jedziemy. To jest trzeci muscle, jakim będę jeździł tutaj w Forzie. Grzejemy. Troszeczkę ten tył tak pusto wygląda bez tego zderzaka chromowanego z tyłu, no nie? A z drugiej strony jest okej, nie ma się co przejmować. I znowu deszcz pada, no pięknie. Mam nadzieję, że trochę pokropi i przestanie. 9 km, 10 km mamy na dojechanie właśnie tam. No to spróbujmy się troszeczkę oswoić z tym autem. Bardzo fajnie brzmi, zobaczmy jak w kokpicie wygląda, bo już mamy dzień. O, dość klasycznie, nie mogę się spojrzeć na dół niestety. Wow. Zegary fajnie świeciły w nocy, no nie? Takie jak w jakimś nawet dużo nowszym samochodzie niż ten. O, jak fajnie z maski brzmi. Wow. Kurde, świetnie to wygląda. Nie mogę się doczekać już Forzy Horizon 3, wiecie? Ja ogólnie teraz sobie pokupowałem różne takie ścigałki, jakieś starsze. Typu Race Driver Grid. Oj, parę innych jeszcze takich starszych, że starszych, które grałem jak byłem mały nawet. Street Racing Syndicate, jedna taka dość stara gra. Jeszcze inną, którą mi nawet proponowaliście. I sobie je chciałbym posprawdzać właśnie. Street Racing Syndicate to jest taka ścigałka, pewnie niewiele z was ją kojarzy, bo jest już naprawdę dosyć stara. No i... Tam można było fajnie tunigować samochody właśnie i był taki klimat undergroundowy. Niektórzy zarzucali tej grze, że kopiuje klimat z undergrounda, bo nie wiem czy wiecie, kiedyś Need for Speed Underground 1 to był taki NFS bardzo hejtowany,
Dlatego, że na przykład wszyscy, jak to zwykle bywa, że o, jedziesz na wyścigu, raz coś uderzysz i koniec, co to ma być? No nie, chodzi tu oczywiście o wyścigi drag. Wszyscy jak zwykle doszukują się w czymś nowym jakichś wad. I to mnie zawsze wkurzało, nie? Że zamiast, okej, jest fajna nowa gra, przetestujmy ją, sprawdźmy, bawmy się w niej dobrze. Jak będzie to dupy, to w nią nie grajmy. Tyle, no producent na pewno to odczuje, jeśli nie będziemy w nią grali. Prawda? Albo ktoś komuś tam nie będzie jej polecał. A jest niewielka grupa gier, które z czystym sercem i sumieniem mógłbym wam polecić. Niewielka, naprawdę. W których naprawdę na 100% będziecie się dobrze bawić. Na długie, długie godziny. No i właśnie Need for Speed Underground może nie jest grą na długie, długie godziny, bo jak na współczesnego gracza, no to nuży, bo gramy tam właściwie z botami tylko i wyłącznie. Tak samo jak w Undergroundzie dwójce. Kiedyś były takie gry, no tak się grało z botami. Mnie taka rozgrywka w ogóle nie jara. No dobra, Forza jest troszeczkę wyjątkiem, bo ja tutaj też testuję te samochody. No nie? Tam też się testuję, ale bardziej jara się tym tuningiem, bo sposób prowadzenia tych samochodów jest bardziej arcade'owy. Tutaj jest taki bardziej soczysty, no nie? To tak jakbyś wziął sobie suszony owoc, suszoną, nie wiem, suszoną brzoskwinię i świeżą brzoskwinię. Świeża brzoskwinia to jest Forza Horizon, a suszona to jest Need for Speed, jeśli chodzi o prowadzenie samochodu. Okej, jesteśmy na miejscu. No i wszyscy właśnie to hejtowali tego NFS-a, a on był fajny, okazał się naprawdę takim hitem i fajnie się w nim można było pobawić. Fajna jakość tych wyścigów jak na tamte czasy. Super. Można tu się napatrzeć na prawdziwe klasyki. Jedź ostrożnie. Ci goście się bardzo wściekają, jak ktoś im porysuje karoserię. Wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. Spoko. Tutaj mam jakiegoś kolesia, który... Zdobyłem poziom, fajnie. Który chce się koniecznie ze mną pościgać i dać mi kredyty. 40 chyba tysięcy kredytów. Chętnie się z nim pościgam. No, więc Underground taki był. No i Street Racing Syndicate ma podobny klimat właśnie do Undergrounda. Wiecie? Można się z tą grą też zaprzyjaźnić. Jak na tamte czasy naprawdę bardzo fajnie mi się w to grało, chociaż byłem mały i już samo granie w jakąś grę to było dla mnie coś fajnego, dlatego że kiedyś u mnie w rodzinie był tylko jeden komputer i albo ja gram, albo brat, więc nawet czasami granie w sapera na komputerze było czymś fajnym. Trzeba brać to pod uwagę. No. Teraz oczywiście nas, jako współczesnych graczy, jarają gry typu jakieś tam rozgrywki online, gdzie mamy możliwość rywalizowania z myślącym, prawdziwym graczem, tak? Jest to rozgrywka w 100%, którą oczekujemy od gier dzisiejszych, współczesnych. Internet pozwala nam, współczesny internet i prędkość internetu pozwala nam właśnie rywalizować ze sobą na takim poziomie, co kiedyś było nie do pomyślenia. No jak to? Inny koleś stoi sobie koło mnie w grze i może też się poruszać, niezależnie ode mnie. Bo kiedyś się grało na przykład na podzielonych ekranach, no nie? To niesamowite! Albo na jakiejś tam planszówce, gdzie trzeba było równo... Gracze musieli poruszać się równie z tym. Z kamerą na przykład, obaj. Nie można było chodzić sobie oddzielnie, tylko trzeba było wszędzie razem. A teraz jeden gracz może być na drugim końcu mapy, drugi może być w ogóle gdzieś indziej i razem mogą się gdzieś spotkać po godzinie i sobie razem gdzieś pójść albo grać. To kiedyś było nie do pomyślenia i to jest niesamowite, że tak można się bawić. Czy to w Fordzie, czy to w GTA, czy to w każdej innej współczesnej grze. Bajka. Naprawdę, kiedyś to było moje marzenie, żeby coś takiego zrobić. Zawsze na przykład w Mario, jak grałem, to chciałem być tym drugim, niebieskim gościem. Nie dlatego, że gorszym, ale chciałem być takim pomocnikiem. Nie wiem czemu. Tak po prostu chciałem. I chciałem właśnie w ten sposób współpracować z kimś. Zawsze też w grach jakby jarała mnie współpraca, nie do końca rywalizacja. Dlatego nie jestem specjalnie fanem CS-a. Znaczy tam też jest współpraca, niby się walczy z innymi graczami, prawda?
ogólnie odstrasza mnie ta gra i z całą tą społecznością zagrałem chwilkę i powiem wam, nic ciekawego dla mnie. Nie znalazłem tam nic ciekawego dla mnie. A no, niby też gram dużo w Overwatcha, ale Overwatch jest dla mnie taką dużo przyjemniejszą grą, taką bardziej radosną. Nawet jak coś ci nie uda i nawet jak coś cię bardzo wkurzy, bo coś ci nie wyszło, to zaraz jakaś postać powie coś śmiesznego i wyluzujesz i ci opadną nerwy. To jest naprawdę spoko. No, kurczę, rozgadałem się o tych grach. Można by gadać o tym i gadać. Wiecie, temat rzeka. A my już dojeżdżamy do kolejnego wyścigu moją korwetką. Myku, myk. No jestem ciekawy, jak sobie poradzi z tymi botami. Myślę, że pójdzie jej całkiem dobrze. Mam jeszcze do wyboru Dodge Chargera, którym też chyba kiedyś jeździłem. Nie, ja go wylosowałem. Ogólnie poznaję samochody po tym, te, które już robiłem, albo te, których nie robiłem. Poznaję po tym, że na przykład klasa nie jest wymaksowana. Gdybym ja tym samochodem jeździł, no to bym miał go wymaksowanego w klasie C, czyli miałbym jakieś 600 albo 599 punktów. Bierzemy korwetkę w klasie B. I zobaczymy, jestem ciekawy, jak sobie poradzi, czy te boty będą dużo, dużo lepsze ode mnie, czy też nie. No i jak sprawa będzie wyglądała na zakrętach, przy wyjściu i ogólnie jak się będę czuł podczas wyścigów, czyli już w takim jeżdżeniu na maksa, prawda? W tym aucie. Czy to w ogóle będzie auto, które nadaje się do rozgrywki multiplayer. Każde auto się nadaje do rozgrywki multiplayer, tylko trzeba je odpowiednio dostosować. Jedne samochody są łatwiejsze do dostosowania, inne trudniejsze. Ford Mustang King Cobra. Tam jest taki z przodu gościu. Zrobiłem zdjęcie, bo pojawiła mi się ikonka nad nim, że jeśli zrobimy zdjęcie, to będzie fajnie. Okej. No i 9. pozycja, bo dopiero wystartowaliśmy. Ojejej. Zobaczymy, jak pójdzie. No na razie trzymam się stawki, powoli tam podganiam. Jadę trochę na wybojach. Widzieliście, była taka sytuacja, że wyskoczyłem tym samochodem, jak dojeżdżałem tutaj do tego wyścigu. Wyskoczyłem samochodem i upadłem tak jakby na tylny zderzak. Auto bardzo fajnie poradziło sobie z tą sytuacją. Myślałem, niektóre samochody się strasznie wtedy wybijają, jakoś odwracają na dach, a korwetka nie, bardzo fajnie się zachowała. I teraz też. Wcisnąłem gaz do końca, nie zwróciłem uwagi na to, czy włączyła mi się kontrola trakcji. Myślę, że fajnie będzie nią pokonywać zakręty nawet na pełnym gazie. O, teraz mi się kontrola trakcji włączyła, więc trochę niefajnie się zachowałem. Wow, jestem na drugiej pozycji, bez większego problemu. Wow, bardzo fajnie się jeździ, naprawdę. Jak na muscle cara. Myślę, że te takie klasyki sportowe nie powinniśmy ich dawać do wyższych klas typu S1 albo S2, bo one naprawdę bardzo fajnie się prowadzą, bardzo fajnie się nimi jeździ w klasach niższych typu B czy C. A, tu trochę skopałem, to była moja wina. O, tutaj się kontrola trakcji włącza. Powinienem ją wyłączyć i spróbować. Właśnie, na następnym wyścigu tak zrobimy, bo ta kontrola trakcji bardzo dużo pomaga w samochodach typu muscle car i ogólnie we wszystkich samochodach. Myślę, że powinniśmy spróbować przejechać bez kontroli trakcji i zobaczymy, jak wtedy ja sobie poradzę. Nie zawsze ta kontrola się włącza, nie na każdym zakręcie. Widzicie, że tylko w niektórych miejscach. A teraz mi się uruchomił ABS. Też będę musiał na to uważać. Może wyłączymy i kontrolę trakcji, i ABS. Bo kiedyś nie było tego. Nie wiem, czy ABS był montowany w Corvette. Chyba nie było. To jest taki stary samochód. To są lata chyba... Nie wiem. Zgaduję, że to są 80 albo 70 lata. Jeśli chodzi o tą Corvette. Na pewno nie 50. 50 lat Corvette wygląda troszeczkę inaczej. To jest... ta to jest chyba C3. Albo nie. Albo C2, a jest jeszcze C1. Musiałbym zobaczyć. ZR1, no nie wiadomo, ale nie wiem, jaki to jest model. Który rocznik?
70, o, no to nie 80 lata, rocznik 70, no można to sprawdzić nawet, widzicie? Spoko. My jesteśmy, tylko nie wiem właśnie, czy to jest C1 czy C3, nie C2 czy C3, nie wiem właśnie. A tu jest C3, no, to jest C3, czyli jest jeszcze C2 i C1. No tam było tu jest napisane, że to jest C3, a w pauzie nie było napisane, że to jest C3. No, dziwne trochę, tylko że ZL1. No dobra, to jest korweta C3. Okej, pięknie. Czyli C4? O kurczę, to jak wygląda C4? Nie, C4 wiem jak wygląda. C5 wygląda tak. A, no właśnie, C6. Dobra, dobra, to jest jeszcze... Ach. W którymś tam odcinku, albo nawet nie w tej grze, powiedziałem źle na jedną korwetkę. Powiedziałem, że to jest C4, a to mogła być już C5. Dobra, jedziemy sobie zobaczyć tu. Tutaj chyba mamy okrążenia. No i teraz wyłączymy kontrolę trakcji plus ABS i zobaczymy, czy dam sobie radę z tym samochodem. Tutaj ta trakcja, no widzicie, nie włącza się jakoś specjalnie często. Ważne jest, aby jeśli już koła zaczynają mocno buksować, żeby z tym gazem troszeczkę delikatniej postępować. Ten samochód jest obłędny, kurczę, naprawdę bardzo mi się podoba. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest taki męski wygląd auta, czy bardziej taki damski. Auto nie jest jakoś specjalnie szerokie. O, deszcz, no to sobie podpisałem wyrok śmierci. Powiedziałem, że wyłączę kontrolę trakcji i ABS i akurat ten wyścig będzie podczas deszczu. Pozdrowionka. Dobra, wyłączony i teraz tak. A gdzie tutaj mamy? Kontrola jest tutaj. Dobra. Życzcie mi powodzenia teraz. Nie wiem, co to będzie. Postarałem się wystartować tak, aby koła w ogóle nie buksowały. Zobaczymy, co będzie dalej. ABS wyłączony. Więc też trzeba hamować bez skręcania, albo skręcasz, albo hamujesz. Bo jeśli skręcasz i hamujesz, to koniec. Okej. Prosta to w porządku, ale to dopiero na zakrętach się okazuje, kto jest dobrym kierowcą. Okej, daję radę. Na razie pierwsza pozycja. Na razie. Tutaj tak naprawdę też to następny zakręt może decydować o tym, czy będę na ostatniej pozycji, czy na pierwszej dalej. Dobra, już trzeba hamować powoli. Nie chcę, żeby mi się koła blokowały. Zobaczcie, jak ostrożnie jadę. Ojej, jak jakimś Passatem, dajcie spokój. No ale co, jest pozycja pierwsza. Powoli do celu. Znaczy, no to też nie chodzi o to, aby na każdym zakręcie rwać i jechać z driftem. Tylko, żeby go pokonywać w miarę, w porządku. Okej, trochę tutaj zarzuciło. Musiałem puścić gaz zupełnie. Koleś z tyłu chyba tego nie zrobił i wyleciał, bo strasznie sobie... Ej, ale fajnie pierdzi ten samochód. Ops, ops. Trochę nim bardziej buja teraz, wiecie, ale to deszcz pada, dlatego. No, fajnie pierdzi z tyłu, jak zmniejszamy obroty. No, teraz się słabiej trzyma. Nie jest źle, nie jest źle. Da się to opanować jak najbardziej. Staram się nie dodawać ostro tego gazu, ani nie hamować ostro podczas mocnego skręcania, więc jeśli skręcam mocno, to puszczam całkowicie gaz i nie hamuję, rzecz jasna. Dopiero jak troszeczkę bardziej prostuję te koła, to wtedy albo mocno gaz, albo hamulec, zależy czego potrzebuję w danym momencie. I też to jest tak, że może mi się to podczas jazdy wszystko pomieszać. Buja, buja strasznie. Ale jakoś się udaje to kontrolować. Tutaj akurat sprzyjająco asfalt pojawił się w tym momencie, kiedy mnie najbardziej zarzucało. Trzeba bardzo powoli, bez tych wszystkich wspomagaczy. Znaczy ja i tak tu mam wspomagaczy, mam... ułatwiony sposób prowadzenia samochodów
i coś tam jeszcze powłączane, także to nie jest tak, że to wszystko powyłączałem. Ale zobaczcie, pięknie mi poszło, naprawdę. Ta korwetka jest chyba taka dobra, bo ja bym sobie normalnie w jakimś mocniejszym samochodzie to raczej nie poradził bez tych wspomagaczy. Mówię wam. Dobra, 10 tysięcy, 9 tysięcy punktów doświadczenia i 10 tysięcy kredytów. Dwa wellspiny mamy do wylosowania. Umówmy się, że te wellspiny zrobimy sobie po wszystkich wyścigach, dobra? A teraz pojedźmy jeszcze pozostałe. Zostały nam chyba dwa. No gdzie mi zajeżdżasz drogę, Patryk? To był Patryk. A tak, mamy dwa wyścigi. Jeden chyba przełajowy. No i sprawdzimy właśnie na tym przełajowym, jak sobie poradzi korwetka. Mówiłem coś o tym, że samochód bardzo fajnie tłumi jakieś tam drgania i nierówności. Teraz dopiero to sprawdzimy jadąc na maksa. No i zobaczymy, czy będzie dzień, czy będzie padać, czy będzie noc. Chyba będzie dzień, coś tak czuję. Przeważnie te przełajówki są w dzień. Dobra, mamy. Okej. GTO, Pontiac, tam były same takie ikonki, no nie? Fajne, motoryzacyjne. Poziom Pro, ABS wyłączony, sterowanie, symulacja, na pewno, na padzie, dziękuję. Dziękuję za uwagę. Teoria jazdy, słuchajcie, tu mam... A mogę tu zużywanie opon nawet włączyć, kosmetyczne, symulacje. Nie. A przewijanie sobie zostawię, niech to będzie. Dobra. Zobaczymy, jak będzie na tych wybojach, na offroadzie, czy auto da sobie radę. No i teraz też wystartowałem, widzicie, od 2000 obrotów. O, jedzie druga taka sama korwetka, ale z brzydszym malowaniem. Dobra, uwaga, na zakręcie troszeczkę ostro wejdziemy. No, on był gładki, tutaj się nic nie mogło stać złego. Teraz będzie taki dość ciężki zakręt. Właśnie tu trzeba tak oskręcić i zaraz byśmy wyjechali na bezdroża, gdybym nie zahamował. Delikatnie, dosłownie ja ten trigger od hamulca tak muskam tylko, żeby absolutnie w żadnym wypadku nie zablokowały mi się koła. Nie, moment, to chyba nie jest przełajówka. To tak wyglądała ikonka, że to niby przełajówka jest. Staram się naprawdę delikatnie hamować i daje to świetne efekty. Samochód zdecydowanie lepiej zwalnia, niż jakbym tego triggera tak szarpał. Tak nie, tak nie można, to by zaraz się koła zablokowały i bym poleciał do przodu. A jak się delikatnie tylko hamuje, naprawdę daje to lepsze efekty. I to jest taki mind blowing. Na początku jak się gra w Fordzie, to tak jak ja jestem fanem NFS-u, wbiłem sobie, no i myślę, a dobra, hamuję tam po hamulcach i co? Jakoś do dupy się jeździ w tej Fordzie, o co tutaj chodzi? I to się okazuje, że trzeba naprawdę delikatnie postępować z gazem, hamulcem i skręcaniem. Można oczywiście zrobić samochód do driftu. Taki samochód do driftu nie będzie się nadawał do wyścigów raczej. Dobra, tutaj pięknie idzie. Myk. Także auto daje sobie radę. Ja zauważyłem, że gracze online jak grają sobie, to mało właśnie wybierają samochody z klasy B. Może dlatego, że większość samochodów robią właśnie takich szybkich. Myślę, że fajne byłyby takie zawody, bo trzeba mieć taki balans. Jak widzieliście, teraz ja zahamowałem nawet za mocno, a naprawdę tego triggera to o milimetry przesuwam tylko od hamowania, no nie? Także ten hamulec delikatnie tylko naciskam, a samochód hamuje dużo, dużo lepiej niż jakbym tak na maksa nacisnął, bo by się koła zablokowały, tym bardziej przy wyłączonym ABS-ie. Tak więc myślę, że fajne by były te wyścigi, bo trzeba tak oszacować każdy zakręt, czy my chcemy tu zahamować mocno, czy możemy wejść na pełnym gazie, o jak tutaj, a tu już musimy na przykład przyhamować, nie? I widzicie, jak nieraz grają osoby online. Wbijają się w każdy zakręt na pełnym gazie, samochody są zrobione, że mają 1000 koni, a przyczepność żadna. Tak, że na prostej każdego wyprzedza, pierwszy zakręt i ściana na 100%, bo nawet nie ma jak wyhamować. Musiałbym mieć spadochron jakiś, albo jakiś taki silnik odrzutowy z przodu, żeby go wyhamował. No to bez sensu, no nie? Właśnie te wyścigi są takie subtelne, że trzeba jak najwięcej mocy
nie mocy, ale jak najwięcej prędkości mieć przy wyjściu z zakrętu. I trzeba naprawdę rozpracować dobrze swój samochodzik. Lubię to malowanie, więc polubiłem. Spoko. No i został nam ostatni wyścig do zrobienia. Wow, kawałek od niego jesteśmy. To będzie sprint, bardzo przyjemny, bo mamy tutaj jakąś długą prostą chyba. O, coś tam jest prostego. Myk. No, myślę, że będzie fajnie. Zobaczymy, jak korwetka sobie poradzi. Myślałem, że będziemy jechać przełajówkę. Tak wyglądała ta ikonka. Może teraz będziemy jechać przełajówkę. Cholera wie. Teraz zobaczymy. Jestem zadowolony z tego samochodu, muszę przyznać. Czytałem tutaj automatyczne ustawienia i bałem się troszeczkę, że ta skrzynia biegów będzie nie taka fajna, no nie? Może te krótsze biegi by się tutaj przydały, ale jak wspomniałem, właśnie te maszynkary mają dość duży moment obrotowy i nawet z takich niższych obrotów potrafią dobrze przyspieszać, także myślę, że tutaj nie ma takiej potrzeby, aby instalować lepszą skrzynię biegów. Silnik o dużej pojemności robi tutaj swoje. Okej, okay, San Giovanni. Rajd przełajowy. Teraz mamy rajd przełajowy. No to teraz sprawdzimy samochód, jak się spisuje na bezdrożach. Dobra, stary. Startujemy. Jesteś na doskonałej pozycji. Wygraj ten wyścig i mistrzostwa są twoje. O, teraz zrobiłem tak, że wystartowałem na połowie gazu i jak obroty zeszły poniżej 4000, to dałem na maksa dopiero wtedy i samochód jeszcze lepiej wystartował niż na poprzednim wyścigu. Okej, okay. Mamy przełajówkę, to już nie są przelewki. Tutaj sprawdzamy głównie zawieszenie samochodu, czy dobrze tłumi wszystkie te pierdoły. Robimy większy łup trochę niż konkurent. O kurde, nie wiedziałem, że to drzewko jest zniszczalne. Niektóre drzewka takiej samej wielkości są zniszczalne, a niektóre nie. Okej, próbuję. Puściłem całkowicie gaz. Już w momencie, kiedy zaczęło mnie rzucać, kiedy zacząłem tak lecieć bokiem, driftować, puściłem całkowicie gaz i samochód bardzo fajnie złapał przyczepność. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest w porządku. Nie mam specjalnych problemów z opanowaniem auta. Powiem wam, że wyłączenie kontroli trakcji ABS-u jakoś tam specjalnie nie wpłynęło negatywnie na moje doświadczenia z samochodem, ponieważ że nie muszę się specjalnie skupiać na tym, że gdzieś tam mnie zarzuci. W niektórych samochodach jest tragicznie, a szczególnie właśnie w klasykach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w pewnym momencie tam testowałem właśnie Alfę. To było okropne. Okropne. Muszę tak trochę myknąć. Ten samochodzik jest zadziwiająco dobry. Naprawdę, to jest chyba druga korweta, która mi się tak spodobała pod względem parametrów prowadzenia. Wow. Naprawdę, ja w tym samochodzie dużo nie robię, no bo co tam, zrobiłem troszeczkę przednie koła w negatywie, żeby samochód był bardziej responsywny. Tam jeden stopień chyba tylko, no nie? O 1,5 stopnia zmieniłem, bo tam był pół stopnia na minusie, na plusie ten negatyw. A teraz zmieniłem na stopień na minusie, więc o 1,5 stopnia zmieniłem ogólnie. Oj, będzie ciężko wygrać się tutaj z przodu, ładnie wypruł do przodu. No, ja tu nie muszę wygrywać nawet. Przydałoby się. Ach, dobra, możemy to ładniej rozegrać. Jeszcze tutaj cofniemy. Nie muszę tu wygrywać, bo ja i tak wszystkie wyścigi jestem na pierwszej pozycji. Ach, kurczę, no ja czuję, że mogę to wygrać. Tylko muszę tu jakoś lepiej wejść. Powinienem może puścić gaz w którymś miejscu. Tutaj gaz do końca. Większy łuk sobie zrobię. To tak. I teraz tutaj zaatakujemy. No oczywiście, że tak. Widzicie, jak to niewiele trzeba, żeby dobrze coś przejechać. O, pięknie. C3 ZR1. Naprawdę samochodzik godny polecenia. Tym bardziej, że wygląda nieziemsko. Jest to jeden chyba z niewielu samochodów, który zrobił pod względem wyglądu na mnie takie wielkie wrażenie. I który później po delikatnym tuningu okazał się być świetny w prowadzeniu i ogólnie świetny w osiągach. Super sprawa. Naprawdę. Fajne auto. Myślę, że w następnym odcinku zaczniemy sobie go testować już na jakichś tam wyścigach. Może zaproszę
kilka osób, kilku z was, bo pewnie też macie konsolę i macie Forzę, to możemy razem sobie pograć, prawda? I wtedy zobaczymy, jak ta moja korwetka będzie się spisywać naprzeciwko was. No a teraz będziemy... Jeszcze zostały mi jedne mistrzostwa do ukończenia w ogóle gry. Nie zwracam na to szczególnie uwagę, bo ja też jakby jeżdżę tutaj online, no nie? Też ścigam się i te takie single playerowe sprawy to zostawiam sobie na odcinek, żeby właśnie jakiś tam samochód potestować i porozmawiać o tym. A zobaczcie teraz, jaki jest problem z ABS-em. Teraz ABS i kontrolę trakcji mam wyłączoną. Samochód ma dobrą trakcję, no bo nie mamy tu aż takiej ogromnej mocy, żeby na każdym biegu musiał samochód ten, nie? Ale patrzcie, bez ABS-u, w momencie kiedy skręcam, mam koło maksymalnie skręcone, patrzcie co się dzieje. Na przykład tutaj sobie będę chciał skręcić i patrzcie. Hamuje na maksa i samochód jedzie do przodu, nie? On się zatrzymuje, ale jedzie do przodu. A na przykład jeśli chce, jeszcze raz pojedziemy sobie może. A można cofnąć, fajnie. Cofniemy sobie ten kawałek. I pokażę wam teraz inny sposób hamowania na przykład w tym samochodzie. Teraz hamowałem tak, że skręciłem koła na maksa i samochód jechał do przodu. Ale w momencie, kiedy nie będziemy hamować na maksa, tylko tak o delikatnie, mam pełną kontrolę nad samochodem i mogę bez problemu pokonać ten zakręt, nie? A jak hamuję na maksa tym hamulcem, to ja nieważne czy skręcam w prawo czy w lewo, samochodem nic się nie dzieje. A hamując delikatnie, mogę właśnie go opanować i dostosować się do jakiegoś tam następnego zakrętu. Ważne jest, aby nie przeciążyć opon w samochodzie. To tutaj zostało zaimplementowane w Forzie i działa bardzo fajnie. W niewielu grach to jest, powiem wam, naprawdę. I możecie to odczuć jeżdżąc swoim samochodem. Oczywiście nie mamy na naszych drogach takich wielkich przeciążeń na zakrętach, ale czasami na przykład jak jakaś nawierzchnia jest pokryta wodą, czyli jest deszcz, no to zauważycie, że na jakimś tam ostrzejszym zakręcie jadąc nawet te 40 albo 30 km na godzinę już się zaczynają dziać ciekawe rzeczy z samochodem i wtedy, nie wiem, pojedźcie sobie na jakieś lotnisko opuszczone, gdziekolwiek i potestujcie, sprawdźcie, kiedy wasz samochód zaczyna wchodzić w poślizg. To jest też bardzo ważne w nauce jazdy samochodem. Nie uczcie się tego robić na normalnych drogach, gdzie jeżdżą samochody, ale właśnie na jakichś takich opuszczonych, gdzie można sprawdzić ten moment przejścia samochodu w poślizg, czy na suchej, czy na mokrej nawierzchni. To jest dość istotne, żeby to wiedzieć, bo podczas właśnie dojeżdżania do jakiegoś zakrętu widzicie jakiś ostry zakręt i myślicie, a dobra, pokonam go przy prędkości 40 km na godzinę, a na przykład dozwolona prędkość w tym miejscu jest 70 na godzinę. No i wbijacie się, ale nagle co? Małe panowanie, kierownica robi się luźna, podczas gdy samochód zaczyna chodzić poślizg, kierownica zaczyna chodzić jak luźno i samochód wolniej reaguje na nasze ruchy. Krótko mówiąc, można tak to powiedzieć. Wiele razy już wpadłem w poślizg, czy to jeżdżąc właśnie na lodzie, czy nawet na drodze pokrytej deszczem. I no, warto sobie w takich sytuacjach radzić. Ja nie jestem jakimś super rajdowcem ani kierowcą niesamowitym, zawodowym. Jestem kierowcą, który dużo jeździ, który miał kilka otarć i podbramkowych sytuacji, gdzie mogłem stracić życie i udało mi się z tego wyjść. Myślę, że więcej miałem szczęścia niż rozumu, dlatego też nie chcę z siebie robić jakiegoś tam, wiecie, boga przez tworzy, czy boga kierownicy, czy nie wiadomo kogo jeszcze. Tylko mówię o moich doświadczeniach i o tym, co warto, czego nie warto. Okej, obiecałem, że jeszcze sobie wylosujemy z tych wellspinów, zdobytych w tym odcinku, co my tutaj będziemy mieli. O, proszę! Camaro Z28. Nice! Samochód! Przeważnie są to jakieś pieniążki, tych jakieś tam małe. Dobrze, jakiś samochód. A, były tam dwie fury, ale się nie udało. 3 poziomy wbiłem na tym odcinku. Nieźle. Chyba. Albo mi z poprzedniego grania jeszcze coś zostało. Nie, no 3 poziomy wbiłem. Super. Okej, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.